Gdy byłem małym bąblem i oglądałem film Terminator 2, była jedna scena, w której moje serce biło szybciej i nie były to sceny pełne agresji, pościgów, rozlewu krwi, a mianowicie scena ta. Czyli scena z automatami, ponieważ zawsze, no jak wiecie, kochałem gry i fascynowało mnie to, a bycie w takim miejscu, mega zazdrościłem głównym bohaterom bycie w takim miejscu, mi niestety nadal się nie udało i dlatego powstaje ten materiał i dlatego w ogóle kupiłem to, co kupiłem, a pewnie zobaczycie to właśnie po intro. Jakieś pół roku albo rok temu postanowiłem zakupić sobie taką mini namiastkę tego, co tam zobaczyłem, czyli taki automat w właśnie małym kartonie. Nigdy o nim nie nagrywałem materiału, bo jakoś specjalnie nie wydawało mi się, że jest taka potrzeba. Ale gdybyście chcieli więcej info na temat tego automatu, to możemy zrobić jakiś super krótki materiał. Oczywiście on działa, zawiera jedną grę, mianowicie Cave Man Ninja. Jak możecie zobaczyć, mi to się mega kojarzyło z prehistorykiem, dlatego postanowiłem kupić taką jednostkę, ale nie o tym w dzisiejszym materiale. W dzisiejszym materiale zaprowadzę Was do oto tego pięknego automatu, który możecie zobaczyć tutaj. Jak widzicie, automat nie jest full rozmiar, ponieważ musimy grać na nim na siedząco. Jest to automat Mortal Kombat, niby jest tu napisane 2, ale tak naprawdę automat zawiera 3 części. Słowo 3 nadal sprawia mi problemy. Mianowicie Mortal Kombat 1, 2 oraz 3. Tutaj tego nie widzicie, ale pewnie zrobię Wam jakieś przebitki, bo to będzie profesjonalny materiał, dokładnie tak. Możecie grać na dwie osoby, a co najważniejsze, automat skręcacie u siebie sami w domu, tak, musicie użyć śrubokrętu. Czyli tak naprawdę możemy nazwać, że są to takie klocki Lego dla dorosłych. Jeżeli ktoś chce mieć taki automat, tak naprawdę nazwijmy to rozmiaru 1/2 automatu, to bardzo polecam ten właśnie sprzęt. Tutaj mamy oczywiście dwa switche, możemy volume up albo wyciszyć totalnie automat, albo po prostu no, ustawić na normalną głośność. Tutaj macie, pewnie Wam zrobię wszystkie tutaj zbliżenia na to, jak wygląda, nie wiem, konsoleta, tak to możemy nazwać. Jak wyglądają tutaj przyciski. Mamy jeden głośnik, mamy chyba 17-calowy ekran i to jest sztos, więc odpalamy sobie. Jak widzicie, zaświeciło się elegancko. Ogółem chciałem być takim profesjonalnym youtuberem, że Wam nagram ujęcie stąd, stamtąd, ale światło jest tylko z tej strony, więc no nie nagram Wam. Jak widzicie, tak się odpala, to jest właśnie automat Arcade One Up. Jeżeli bylibyście zainteresowani takim produktem, to musicie sobie to wpisać i znajdziecie takie automaty, nie wiem, na przykład na Allegro. Ja to kupiłem chyba z, tak mi się wydaje, Joystick, tak się nazywała ta firma, była gdzieś z nadmorza, chyba Gdańsk. No i możecie tutaj wybrać grę Mortal Kombat 1, 2 lub 3, no to wybieramy sobie 3, ponieważ Mortal Kombat 3 jest jeden z bardziej memicznych dźwięków, jakiekolwiek słyszałem. No i pewnie większość z Was zna ten dźwięk, a może nie zna, ale jeżeli ktoś montuje na przykład filmiki, to często się, gdy zrobi coś dziwnego, głupiego lub niespodziewanego, to często wstawia się ten dźwięk, mianowicie... No i to, co muszę powiedzieć o tym automacie, no to oczywiście on super działa, ale jeszcze nie minus, tylko jakby zaletę tego automatu, to wersja gry, która tutaj jest, to jest faktycznie arcade'owa wersja gry, czyli tak naprawdę jeżeli nawet wybierzecie sobie nowicjusza, no to poziom trudności jest tak koksiarski, że no po prostu jest trudno. To, co chciałem powiedzieć o tym automacie, no to jest on dla 2 graczy, posiada jeden głośnik, nazwijmy to, chyba 17-calowy ekran, ale to się muszę tak naprawdę upewnić. I... Czekajcie, może zwyciężymy, ty. Nie grałem już dawno, bo teraz gram sobie tylko Story of Seasons na Switcha. Dobra, umiem latać. No i widzicie, ona, Kitana mnie zabiła normalnie, ona nie pozostawiła mi złudzeń. To, co jest fajne w tym automacie, to po pierwsze składacie go sami, to jest naprawdę spoko. Drugie, no to jak widzicie, jest to taki zminiaturyzowany wymiar tego automatu, więc to jest jak dla mnie spoko, bo taki właśnie chciałem. Trzecie, jeżeli Wam nie odpowiada ten wymiar i chcielibyście grać na stojąco, to możecie dokupić sobie specjalną podkładkę, która zwiększa automat, nie wiem, o 30-40 cm i możecie wtedy grać na stojąco. Mi się mega podoba taka inicjatywa, bo jakby nie patrzeć, no to koszt tego automatu, który Wam pewnie pokażę na stronce, bo oczywiście zawsze się zmieniają te ceny, no szczególnie przez naszą dużą inflację, no to czasem nawet, wiecie, to wychodzi taniej niż klocki Lego dla dzieciaków, więc Jeżeli chcielibyście mieć coś takiego unikatowego w swoim mieszkaniu, nazywam się Sergiej, jestem z Ukrainy. Jeżeli chcielibyście mieć takie coś w swoim mieszkaniu, no to jak widzicie, no tak to wygląda. Cały proces składania pokazywałem na Twitchu, niestety prawdopodobnie z racji tego, że nie mam tam partnera, materiał był tylko 2 tygodnie dostępny, więc jest już za późno, nie mogę tego pobrać prawdopodobnie, więc no tak się prezentował ten automat. Możecie dać znać, co sądzicie na temat tego automatu. Jeżeli chodzi o opłacalność takiego, no to raczej jest to zabawka i tak jak każda inna konsola, nie opłaca się, bo nie przyniesie Wam zysku, więc inwestowanie w cokolwiek związane z grami chyba nie jest opłacalne. No i to chyba tyle w tym materiale. Nie wiem, czy tak naprawdę powinienem zawrzeć jeszcze coś więcej na temat jego, ale wydaje mi się, że nie. Dlatego też dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Wiecie, co robić. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, no to jakaś łapka, subik albo coś. No i do zobaczenia w kolejnym materiale, który mam nadzieję, że nie będzie za kolejny miesiąc. Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia. Ciao, papa. Mówił do Was Bonguś. Elo.